Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Beholder, na start którego... Udamy się na wystawę psów. Okej, za co tę kasę dostałem teraz? Nie wiem. Dobra, cały kraj obchodzi miesiąc szczeniaka, ustanowiony na cześć ukochanego psa mądrego wodza. Okazuje się, że zgodnie z obwieszczeniem ministerstwa, wszyscy pracownicy, którzy odwiedzą w tym czasie wystawę, zostaną nagrodzeni. Przed miejskim pałacem wydarzeń zebrał się duży tłum. Ludzi jest znacznie więcej niż psów. Aby posiadać psa, należy dysponować specjalnym pozwoleniem, które bardzo trudno uzyskać. Wśród ludzi dostrzegasz znajomy profil Alberta de Salvo. Porozmawiaj ze strażnikiem. Podchodzisz do strażnika przy drzwiach i rozpoczynasz rozmowę. Ledwo cię zauważa i nie wykazuje żadnego zainteresowania twoją osobą. Przekup, krzyknij. Kurwa. Uderza się w piętrzu, odwróża się w brzuch, odsuwa na bok, wraca po stajunek, gdyby zrobił oddech. Pomin. Kurde. Dobra, przekup. Miesz portfel, wszyscy biorą połowę, jeden jest wyjątkiem, pyta czego potrzebujesz. Zapytaj o De Salvo. Strażnik wyjaśni, że De Salvo jest honorowym członkiem trzeciego klubu miasta Helmer. Podobno pies, z którym zjawił się na wystawie, to jego ulubione zwierzę i De Salvo nie pozwala nikomu się do niego zbliżać. Kilka osób straciło już życie za to, że próbowały pogłaskać tego psa. Zapytaj strażnika. Pies towarzysza jest ubezpieczony, a suma na jego ubezpieczenie to... Na jaką opiewa to ubezpieczenie? Jest liczbą sześciocyfrową. Nice. Dlatego zwierzę jest chronione jak sam burmistrz Helmer, albo i lepiej. Spytaj o psa. Towarzysz De Salvo otrzymał tego psa od samego władcy jako symbol specjalnych względów i zaufania. Zwierzę wabi się Spock na cześć do bohatera ulubionego serialu telewizyjnego De Salvo. Proszę o pozwolenie. Strażnik kręci głową, nawet łapówka nie jest w stanie przekonać, jakby przepuścić cię do pomieszczenia oznaczonego jako VIP mężczyźni. Kogoś, kto nie znajduje się na tajnej liście zatwierdzonych przez samego mądrego wodza. Okej. Okay. Dobra, ale mamy co chcieliśmy. Tylko szkoda tego durnego rachunku. Ile on w ogóle wynosi, aż bym zobaczył. Leczenie urazów brzucha. No, fuck you! Seriously! Dobra, moment, kiedy mam zapis? Okej, widzę jeszcze. Czekaj. O nie, o kurwa, to jest przed parę dni. Czekaj, zapis to jest ten. A dobra, czekaj, jest, wczytaj. To, ale to jest... Ta, to jest po powrocie. Fuck me. No dobra, trudno. Ja mogłem zrobić quick save'a, a potem, kurde, spróbować na niego krzyknąć, albo go mijać. Dobra, trudno. Wchodzimy zatem. No i co, idziemy najpierw do De Salvo. Hop. W sumie to nie wiem, czy mam coś więcej... Czekaj, mogę to teraz czytać? Czytaj... Plac... Trwa... Wiem do tego przecież jeszcze dzwonić, do tego... Boże, marnuję teraz cały dzień, kurde. Nie robię tych save'ów. Okej, nowe rachunki, jakie? Telewizja i żywność. Okej, za 3 dni wyspłatę. Telefon w takim razie. Już numer. O, zadzwoń po karetkę. Atak serca? Ah, pensa un buen bien, a palo. La carta de Ronco se to.
Okej, okay, szybko poszło. Dobra, otwieramy, nie ma co patrzeć. Lewo soń, lewa der. Permeteum jest o mnie lewo na. Lewo zenak patan. O, pięknie, zabierz torbę wykorzystując autorytet. Permeteum Boris, kiedy ma chodzi? Lemon sadi gan mostenede. Miły su garek. Des wad anet wad kapad. Lekie kierto po basom lo i leko. Zaba za nabe gosam. Ono mi coś nimi. A wo som etem. Etem nina. Ja się też pytam, co to było. Okej, to poszło w naprawdę zaskakująco śmiesznym kierunku. Dobra, czekaj. O właśnie, o Antonego Salerno. Antony Salerno zna robić jako gruby tony. Była głową w mafijnej rodziny Spaghetti. Jest objęty programem ochrony świadków. Umieszczono go w Departamencie Wniosków Ministerstwa. Kurator, oficer Jacob Hughes, zginął 2 lata temu, nie wyznaczono nowego. Dziękuję za skontaktowanie się z ministerstwem. Naprawdę, zajebiste jest życie w tym państwie, co nie? Mogę trochę przesadzić z tym, że tak wydałem od razu całą kasę. Wziąłem od razu, machnąłem sobie przed odcinkiem rachunki na wszystko, co miałem, a jak widać, to był dość duży błąd. Za już 2 dni mam kolejne rachunki do zapłacenia, a jak nie zapłacę, no to będzie ten sam ending, co wtedy, jak tu nie na grzywnę chcieli stagować, nie? Więc się, kurde, muszę stąd zawijać. Znaczy stąd. Muszę ogarnąć akcję. O, ciekawe. Cała reszta 102 punkty. Ja w jeden dzień 240 punktów tu nastukałem. Chyba nie rady gry potrzebujecie. Nie? Chodzi o patronaż Dipi Złoza? Galeria Melfi zapisała swojego syna do drużyny, ale on się nie pojawił. Dała już jej reprymendy, ale martwi się wymieniającymi odpowiedziami, których nie udzieliła. Uważam, że wtrącanie się w prywatne życie współpracowników jest niedopuszczalne. Jednak ty, jako nowa osoba w zespole, mógłbyś zyskać, poznając nową rodzinę z odrobiną bliżej. Rodzina? Współpracownicy są rodziną, naszymi braćmi i siostrami w walce, wiernymi towarzyszami w drodze do wspaniałej przyszłości. To są słowa naszego wspaniałego wodza. Okej, czyli syn zapisany, ale się nie pojawił. Jest. Gruby Tony. John, znaczy Tony. Gruby Tony, perfect. Racja. Wybacz, wiem co się stało z tym kuratorem. Nie żyje i nikt nie przejął jego spraw. Wygląda to, że po prostu o tobie zapomnieli. Zapomnieli? Zapomnieli o mnie? Bastardo! Bastardo! Mascalzone! Canaglia! Ciszej, Tony, uspokój się. Gruby Tony, per favore. Nie rozumiesz. Obiecali też, że będą chronić moją rodzinę. Więc masz rodzinę. Madonna, oczywiście. Każdy mafioza ma rodzinę. A ja mam też żonę i dziecko. Tylko nie znam ich aktualnego adresu. Te kanały, ja nie chcieli mi go podać. Możesz dowiedzieć się, co się z nimi stało? Spoko. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Madonna, Ewani, jesteś święty. Okej. Do Henka nie mam żadnej information. Z telefonu nie ma co korzystać. Gloria, musiałem pogadać. Gloria, zapisałaś swojego syna do udziału w patriotycznym quizie. Rozmów wiesz, że nie przyszedł na próbę. Mój syn jest słynnym wiolonczelistą, więc jako czołowy hodowca nowych odmian ziemniaków musiał wziąć udział w zebraniu Komitetu Etycznego Miejskiego, dlatego nie mógł... Co jest, kurwa? W takim razie po co go zapisałaś? O nie pytaj, dzisiaj dzień był taki zabiegany, że aż kręci mi się w głowie. Co? Stary, nie wzbudza tobie żadnych podejrzeń? Dużo pracuje na dobra swojego syna. I opowieści sobie przeczą, no właśnie. Dobra, sobie mogę te 15 minut poświęcić, żeby...
Coś tutaj wystać? A, 300 autorytetu, to nie tak mało. Dobra, ale jakby co mi z tego, że wiem, że ona kurde ten... Jakby nic nie dostałem za tego questa, tak mi się wydaje. O, okej. Okay. Damy kontynuację. Dowiedziałeś się, dlaczego syn nie pojawił się jak pójdzie? Przekaż dokładnie to, co powiedziała. Wymyśl przekonującą wymówkę. Przecież dokładnie to, co powiedziała. Dopiero powiedziała, że jest niesłynnym wiolonczelistą jako czołowy hodowca, dlatego nie mógł przyjść. Jakie one ziemniaki? Jakie są? Jeśli Gloria zwariowała, to trzeba usunąć stanowiska. Czy ona powiedziała to poważnie? Pracujemy z dokumentami, z niszczarką. To nie jest miejsce dla wariatów. Nie jest KZO, tak właśnie powiedziała Gloria. Niczego nie zmyśliłem. Trzeba ją przebadać. Praca tu jest dla niej niebezpieczna. O! O kurde! Okej, okay, czyli... chyba... ja... aresztowana, kolejny Karl... Okej, okay, czyli niestety, no nie skończyło się to, bo zakładam, że jakbym pewnie wymyślił wymówkę, no to pewnie ten... to pewnie sam mógłby mi jakoś pomóc. Ale wiecie co... odpuszczę to. Odpuszczę. Nie powiem, chciałbym zobaczyć alternatywną wersję tego wątku. Ale nie chce mi się dłużej użerać, kurde... z tą kwestią. Tak, no, to nie było łatwo, ale udało się. Panie ostatnio, razem świetnie poradziłeś sobie z zadaniem, które ci zleciłem. Czy mogę na ciebie liczyć kolejny raz? Jestem gotowa na wszystko, towarzyszu de salvo, ale muszę pracować. Ale jeśli musisz z ministerstwem, musisz wypełniać polecenia swoich przełożonych, prawda? Oczywiście, towarzyszu de salvo. Więc do miejskiej biblioteki trafiła niedawno rzadka książka zatytułowana Filozofia cierpienia. Opisuje tortury z XVI wieku. Bardzo chętnie dołączę do mojej kolekcji. Mam do pana ukraść tę książkę? Nie dla mnie, tylko dla siebie, Ewanie. Tobie też może się przydać. Przekonasz. Dlaczego mogłaby mi się przydać książka o torturach? Rozumiesz, Bóg. Zobacz tę książkę. Okej. Dobra, to wiecie co? To może jednak warto... jednak może... jeszcze nie iść do tego sekretnego pomieszczenia? Skoro ma mi się przydać ta książka. Ciekawe, czy mogę ją przeczytać właśnie. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj popracuję trochę, bo szkoda marnować ten czas, jaki mi jeszcze został, a my się widzimy, jak już ta super gra się skończy. Bo zakładam, że w trakcie po prostu pracy na spokojnie dobiję ten cel. Dobra, popracowałem. Zobaczmy, ile tej super gry się nabiło, bo chyba jednak nie cała. A nie, jednak cała. Okej, okay, myślałem, że będzie jakaś cutscenka. O! Okej, okay, jednak będzie, bo musiałem po prostu odejść. Towarzyszu Ewan, wasza drużyna wygrała. Świetna robota, tak trzymać. Motywacyjna nagroda została już wydana. A przegrana drużyna spakowała się i opuściła ministerstwo. Naprawdę? Nie widziałem. A po co mielibyście zaglądać do niszczarki? Ewan, myśl, człowiek. Quest wykonany. Wracamy do domu się. Chyba tylko i wyłącznie przespać, mam wrażenie. Bo nic innego mi nie pozostaje. No a potem co? Znaczy tak, wiadomo, wrócić, przespać się, popłacić rachunki. Na później lecimy do tego, nie? A jeszcze właśnie, zanim zapomnę, to trzeba skorzystać z telefonu, zadzwonić o rodzinę. No może tak, zobaczmy, do kiedy mam te rachunki. Żeby tego zaś tak nie płacić do przodu. Za dwa dni. Okej, dwa dni. Mam jeszcze taki większy sobie kapitał nazbierać. Dobra.
zezwaniu w takim razie. Sprogresujmy questa tonego. Rodzina Antonego Salerno, żona Rosabella, syn Victor, objęci oboje programu ochrony światła. Miejsce zamieszkania ulica Wodza 31, czyli z ministerstwem. Okej, pytanie, czy ja mogę ich odwiedzić? Mogę, albo mogę iść tu. O, ale dobra, to nie kosztuje w ogóle czasu, no to zróbmy najpierw tego questa, powiedzmy, dla szefa. Miejska biblioteka wita się otwartą przestrzenią i pustką. Za biurkiem siedzi ładna bibliotekarka w szarej garsonce, która pomimo najlepszych chęci nie jest w stanie ukryć jej atrakcyjnej figury. Kobieta ziewa. Zapytaj o starą książkę. Bibliotekarka wysłuchuje cię głęboko, wzdycha, przytrzymywa cię spojrzenie i zaczyna kartkować jakieś dokumenty. Po kilku minutach okazujesz, że filozofia cierpienia znajduje się w zamkniętym archiwum. Aby ją dostać, potrzebujesz specjalnego pozwolenia. Wykorzystaj autorytet. Przekonujesz dziewczynę, że masz prawo wypożyczyć tę książkę, z lekkim wahaniem godzi się ją przynieść. Nie spodobał jej się twój oficjalny ton, ale nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia. No i bardzo ładny. Nie musiałem wydawać kasy, tylko autorytet, którego mam w chuj. Więc idźmy jeszcze do domu grubego Tonego. O Boże, serio? Czyli to dlatego nie mogę ten... Dlatego nie ma tu timingu, bo czas się wykorzystuje w trakcie. Kurde, to jest quest, który ja muszę tak prowadzić, kurde, tymi. Wiecie, najgorsze jest to, że najlepsze dla mnie teraz nie byłoby właśnie nie wracanie od razu do domu, tylko popracowanie jeszcze. I to jest mega frustrujące pod tym względem. Wiecie, ja nie chcę tego robić, nie? No ale kurde, niestety muszę. Bo jak tego nie zrobię, no to nie dostanę autorytetu za pozbycie się Johna. A zakładam, że to niestety jest jedyna opcja, by się go stąd pozbyć. Dobra, zobaczymy, co nam powie na to szef, że mamy dla niego książkę. Dalej wolę się jeszcze wstrzymać z tym, co może być w tym jego komputerku. Normalnie, czy zdobyłeś książkę? Oto pańska książka. Przejrzałem ją. Nasi przodkowie byli zwierzętami, ale znali się na torturę. Dziękuję, Ewanie. Wezwę cię, gdy będę jeszcze czegoś potrzebował. Dobra, i to wychodzi na to, że będzie wszystko. Czyli mógłbym już poczekać tak naprawdę i od razu iść do tego. Mógłbym poczekać i od razu zobaczyć, co jest na komputerze, ale mówię, dopóki z Tonym nie ogarniemy tego questa, no to... wolę się wstrzymać, czyli niestety czeka mnie kolejne przerzucanie kartek i wniosków. Żeby trochę sobie zarobić kasę. Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, popracowane. No to czas stąd się teraz ulotnić. Przejść 300 autorytetu. Nie chcę tak mieć autorytet, który de facto nie jest mi na ten moment do niczego chyba potrzebny. Poza jakimiś ewentualnymi kwestiami dialogowymi. Irytuje mnie natomiast bardzo to, że jeśli chodzi o pracę w tym obecnym departamencie, to zżera on strasznie dużo czasu, jeśli chodzi o jakąkolwiek pracę w nim. Ale natomiast jest bardzo dochodowe. Zwłaszcza jak się zużyje cały ten czas.
Dobra, mam 2 godziny, ale mam trochę kasy, więc nie będziemy jechali metrem, użyjemy sobie taryfy. Tam widziałem, że była taka opcja. Dokładnie. Ulica Wodza, przy której stał dom Antonego Salerno, znajdowała się po drugiej stronie miasta w strefie zielonej. Biorąc pod uwagę fakt, że w strefie tej osiedlać mogą się jedynie ważni oficjele i wojskowi ze stopniem co najmniej generała, byłemu awiozom musiało się nieźle powodzić. Zamów taryfę. Biorąc pod uwagę odległość, jaką trzeba pokonać, aby dotrzeć do domu Antonego, postanawiasz skorzystać z taksówki. Kierowca pewnie wiezie cię alejami miasta, przez jakiś czas podróż przebiega w ciszy. Kilka przecznic dalej zauważasz, że taksówka nie zmierza na ulicę Wodza, jedzie w przeciwnym kierunku. Powiedz kierowcy, że pomylił drogę. Starając się zabrzmieć jak najuprzejmiej, zwracasz kierowcy taksówki uwagę, że ulica Wodza znajduje się w zupełnie innej części miasta. W odpowiedzi mężczyzna gwałtownie wciska hamulec, odwraca się i zaczyna cię sztorcować, pytając, jakim trzeba być idiotą, by pouczać jego, Alejandra Pereza, jak się jeździ taksówką. Obiecuje ci też, że jeśli jeszcze raz odezwiesz się choćby jednym słowem, to wyrzuci cię z samochodu. Okej, z kiedy mam zapis? Dobra. Mam nowy, więc w razie czego sobie to wczytam. Który to jest? Chyba ten. Dobra. Dwa. Usunę. Zostanę przy swoim. Okazuje się, że Perez nie żartował. Wyciąga cię z siłą z auta, uderza kilka razy w głowę i odjeżdża, zostawiając cię samego w nieznanej części miasta. Jeśli udasz się na ulicę Wodza bez pieniędzy i z podbitymi oczami, to z pewnością zostaniesz aresztowany przez policję. Wygląda to, że twoja dzisiejsza wycieczka dobiegła końca, więc postawisz wrócić do swojego domu. Nie. Bez takich. Okej. Dobra, a spróbujmy się nie odzywać. Zdając się na doświadczenie kierowcy, w ciszy przyglądasz się nieznajomym widokom za oknami auta. Po pokonaniu szeregu wąskich uliczek docieracie wprost przed dom Antonego. Czyli proszę, warto było się jeździło. Skracając podróż o dobrych 10 km, dom, w którym niegdyś mieszkał gruby Tony, lata świetności ma już za sobą. Ta niegdyś piękna, klasyczna willa straszy obecnie wybitymi oknami i wypalonymi ścianami. Pożar ugaszono całkiem niedawno. Policjanci wciąż stoją na straży pogorzeliska i nie wpuszczają nikogo do wnętrza budynku. O kurwa. Mam nadzieję, że żona i syn żyją. Zapytaj przychodniów, co się stało. Sąsiedzi przyszli zobaczyć, co się stało, ubrani w to, co akurat mieli na sobie lub pod ręką. Podstawny mężczyzna w generalskiej marynarce i kwiecistych shortach obrzuca cię taksującym spojrzeniem i bez słowa odwraca się do ciebie plecami. Zapytaj policjanta. Jak najuprzejmiej, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów, pytasz najbliższego policjanta, co się stało. Na szczęście mężczyzna okazuje się postawnym człowiekiem o prostej twarzy mieszkańca wioski. Wyjaśni ci, że przyczyna pożaru nieznana, a w płomieniach zginęła kobieta i dziecko. O nie! Poprosił dostęp do miejsca zbrodni. Prosisz policjanta, wpuścił cię do domu. Chętnie to zrobię, ale nie za darmo. Zaoferuj. Banknoty błyskawicznie znikają w kieszeni policjanta, po czym mężczyzna unosi przed tą taśmą odgradzającą miejsce zbrodni. Dość luksusowy dom stanowi obecnie przygnębiający widok. Wszędzie pełno spalonych mebli, pokrytych sadzą obrazów, zalanych wodą, książek i popiołu. Rozejrzysz po korytarzu. O, okej, to od razu do sedna. Wśród zgliszczy zauważasz spalony w połowie obraz i coś metalowego ukrytego za zniszczonym płótnem. Zdejmujesz dzieło sztuki ze ściany i odkrywasz sejf. Włam się do sejfu. Nic nie dzieje. Nice! Okej, dobra, jednak nie do sedna, ale spoko. Sporo hajsu mi wpadło. Nic nie dzieje się przez przypadek. Gdy nauczysz się otwierać zamki, możesz być pewny, że pewnego dnia umiejętność ta okaże się przydatna. W sejfie znajdujesz pozostałości jakichś dokumentów oraz lekko nadpalony plik banknotów. Szczęście nie dopisuje, pieniądze są niemal nietknięte. Okej, rozejrzyj się w sypialni. Luksusowe łoże z baldachimem zajmuje niemal całe pomieszczenie. Poza nim w sypialni nie ma zbyt wiele mebli. Okej, sprawdź toaletkę. Złota obrączka w dolnej szufladzie znaleziona. Stolik przy łóżku, nic interesującego. Łóżko, nic interesującego. Okej. Okay. Sprawdź pokój dziecka, też nic interesującego. W korytarzu. No już safe, czyli... To jeszcze raz. Pokój dziecka, nic. W sypialni, przy łóżku, stoliku i toaletce już nic nie ma. W korytarzu był 20%. Okej, czyli... Tyle. Ja pierdolę. No to niestety nie mamy dla Antonego dobrych wieści.
takie większe rachunki. Oczywiście ten. Ten. Dobra, dwa na razie. Po prostu będę już płacił na bieżąco. Kurde. Ciekawe, jak Antony w ogóle na to zareaguje. Poza tym, że pewnie nie do końca spokojnie. Zobaczmy. Ślubna obrączka z grawerunkiem. Kurde, aż mi szkoda tego typa. Ale wiecie, w sumie jak mu o tym powiemy, to on pewnie będzie chciał się zemścić, więc to jest jakaś opcja, żeby się go pozbyć, nie? Bo wiadomo, jedna opcja, żeby się pozbyć kogoś, nie? Tutaj, to jest mu z czymś pomóc. A druga, no to doprowadzić do tego. Doprowadzić do jego aresztowania. A to można zrobić albo tak, albo przypadkowo, jak ja to zrobiłem na przykład właśnie z Glorią, w jeszcze tym odcinku nawet. Był w poprzednim? Nie, chyba jeszcze w tym. Nieważne. Albo można podłożyć po prostu jakiś nielegalny przedmiot. Johnny, znaczy Tony. Gruby Tony, per favore. Dowiedziałem się, gdzie mieszka twoja rodzina. A raczej, gdzie mieszkała. Mami, a znowu się przynieśli? Gdzieś moją Rosabelle i Wiktora? Gruby Tony, przykro mi, ale w ich domu wybuchł pożar, który strawił wszystko. Znalazłem tylko tę obrączkę. Mio Dio! To obrączka Rosabelli! Nigdy jej nie zdejmowała! Mio Dio! Dziękuję, że mi ją przyniosłeś, Ewanie. Przysięgam na Madonnę, że zabiję tych, którzy to zrobili. Tylko jak wydostaniesz się z ministerstwa? Z twoją pomocą, Ewanie. Liczę na ciebie, caro amigo. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, czy te szczury czekają na mnie na placu. Jestem pewny, że już mnie tu wytropili i zorganizowali zasadzkę. Okej. Zobaczmy w takim razie. Czy możemy coś ogarnąć? I w tym temacie... Uwaga, dla ciekawskich. Aktualnie surówka tego materiału ma godzinę i 33 minuty. 34 od teraz. Okej, okay. Nie no, nie wiem, nie widzę tutaj nikogo. Kto by tutaj czyhał na Tonego. No chyba, że musiałbym teraz, wiecie, skipnąć sobie dzień. A nie, tutaj ktoś jest. Dzień dobry, senior Redgrave. Kim pan jest? I skąd mnie pan zna? Nieważne. Moi przyjaciele poprosili mnie o złożenie panu propozycji biznesowej. A przyjaciele? O co tu chodzi? Doszły nas pogłoski, że zainteresował się pan domem Antonego Soler. Pan skąd o tym wie? Senior Redgrave, moi przyjaciele są bardzo hojnymi i podejrzanymi ludźmi. Są w stanie dobrze zapłacić za pomoc. Czego ode mnie oczekujecie? Wiemy, że Antony Solerno, zwany też Grubym Tonem, jest w ministerstwie. Musimy spotkać się z nim, by mówić pewną ważną kwestię. Niech go pan nakłoni, bo opuścił ministerstwo. Dobra, żeby nas nie zabili albo coś, zgódźmy się. Zgódź się pomóc za kasę. Pieniędzy nigdy za wiele. Wszystko zależy od pana, senior Redgrave. Będę tu czekał na pana i Grubego Tonego. No dobra, czyli teraz tak, mogę albo wsypać Tonego za 2500, albo mogę mu pomóc. Wiadomo, kasy nigdy nie jest dość. Ale nie zamierzam Tonego wsypywać, zamierzam mu właśnie pomóc, aby mógł właśnie się zemścić. Bo miał okazję się zemścić. Więc uprzedźmy go po prostu, że ktoś na niego czyha. Wam musi tylko zagadać. Powiedz o sprawdzeniu ulicy. Iwanie, cara mio. Sprawdzałeś pracy? Jak się mają moi dawni przyjaciele? Mam nadzieję, że, nie, że są martwi. Powiedz mu, ma. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której zacząć? Gruby Tony, per favore. Zacznij od dobrej. Twoi starzy przyjaciele o tobie nie zapomnieli. Mierda.
zła wiadomość. Paskudnie wyglądający gangster podszedł do mnie na placu i zaoferował mi pieniądze, abym cię zdradził. Kaco, co zrobiłeś? Chyba nie sprzedałeś grubego Tonego, prawda? Spokojnie, nie zrobiłbym czegoś takiego mojemu przyjacielowi. Ale ktoś inny może to zrobić. Wiedzą o tobie prawie wszystko. Dobra, jest to już zakończone porażką, ale mówię, zrobiłem to tylko po to, żeby mieć pewność, że mi nic nie zrobią. Muszę się stąd wydostać. Powiedziałeś, że jesteśmy przyjaciółmi, amici. W takim razie pomóż grubemu Tonemu ten ostatni raz. Potrzebuję kamufamento, przebrania i fałszywej peruki, przepustki. O ucieczce. Okej. Dobra, mam takie pytanie. Skąd mam muskułować fałszywą przepustkę? Bo zakładam, że ta sukienka, którą zgarnęłem, to nie bez powodu jest zgarnięta. Dobra, okej. Dobra, ale teraz tak. Tutaj wszystko przeszukałem, więc nie ma czego chyba znajdować, nie? Nie wiem. Zgadamy tak kolejno do wszystkich, którzy coś będą mieli. Nic nie ma. Mitchell, coś powiesz? Nic ciekawego. O, może Nikolaj coś ma. O, zapytał o przebranie. Potrzebuję peruki, zwykłej damskiej peruki, niczego wymyślnego. Co, chcesz się zabawić? To nie dla mnie. Ej, nic innego. Każdy ma prawo do bycia sobą. A ja mam peruki. Oczywiście trafia do mnie całkiem wypadkiem. Na 3 stówki. Chętnie ją odkupię. Proszę bardzo, niech się dobrze nosi. To nie dla mnie. Ja, że tak mówię, bracie. No i teraz patrzcie, to na przykład mógłbym kupić walutę obcą za na przykład prawie 1000 i mógłbym komuś to podrzucić. No i w tym momencie mam już z bomby taką osobę z głowy, nie? I to jest najszybszy sposób na ogarnianie sobie kolejnych przydziałów, mam wrażenie, jeśli chodzi o autorytet, nie? Bo ja tak naprawdę jakbym teraz podrzucił Hankowi te waluty i go sypnął, ja w tym momencie mam już tyle, żeby mieć wystarczająco autorytetu, ale nie, chcę dopchać tego questa z dochodzeniem dla Cunninghama do końca, więc specjalnie z tym zwlekam. Dungeony. Tak, przepustka jeszcze. Okej. Nie, może ten będzie miał? Może będzie miał strażnik fałszywą przepustkę? Nic nie ma. Nie, może w Biurze Rzeczy Znalezionych coś znajdę? Praca z terminalami i skrzyneczkę. Skąd się to w ogóle wziął? To nie. Okej. Nic nowych informacji nie mam, ale nowe. Więcej kodów zgarnąłem. Okej. No dobra, zobaczmy, kto by mógł mieć fałszywą przepustkę. A raczej kto może wiedzieć, jak to kupić. Nic nie ma. Dąk. Też nic nie powie. Wózek już przeszukiwałem, nie ma co więcej razy go przeszukiwać. Mike, masz ty może coś? Walutę, pracę, takie pierdy po prostu. Dobra, ja tutaj czegoś nie miałem? Wystawionego? No mam tutaj jeszcze obcą walutę. Akurat. Trochę rumu i tak dalej. No nie no, nic więcej. No Emma to wątpię, że będzie coś wiedziała. Z klonem nie da się pogadać a propos czegokolwiek tak naprawdę. O, a to ciekawe. Co to robi Karl? Płakale cesara manetu, też na pewno. Gdzie jest Magdarakowicz? Nie powinien rozmawiać o innych pracownikach. Aha, zajebiście.
to... Czekaj, no, czekaj, co? Katar, baracie, ma instrukcję, obligują mnie do przypomnienia, że wchodzenie tak będę przełożonego bez wcześniejszego pukania jest zabronione. Super, tylko że tego przełożonego nie bardzo tutaj da się spotkać, nie? I mamy tutaj save do otwarcia, za na które poświęcam pół godziny, ale z tego wszystko wyciągnąłem. Oraz stół z tymi. Mogę zasalutować ewentualnie, ale nie, to dziękuję. Dobra, to co, no jedyna opcja na tą, jaka mi teraz do głowy przychodzi, na fałszywą przepustkę, no to kupić ją u tego. To kupić ją u Kellera. Już nie będę znowu leciał pracować, bo jak znowu sobie zrobię taką rundkę tej pracy, to mnie chuj strzeli po prostu, nie? Zobaczmy, czy Keller ma właśnie taką przepustkę na sprzedaż. Tylko wiadomo, żeby to zrobić, to muszę... Dobra. Najpierw do Kellera. Rachunek i to jeszcze zdążę zapłacić. Wiadomo, nie mogę po prostu iść spać, zanim pójdę. No oczywiście, poprzeba przepustkę za 330. Dziękuję. Zobaczmy, co tu mamy do spłacenia dzisiaj. Jest tu wy tylko. Pięknie. No, teraz tylko się przespać. No i pomóc temu się z tego ministerstwa ulotnić. No a potem myślę, że za jednym zamachem pójdziemy zobaczyć, co takiego jest. Co się takiego stanie, kiedy wpiszemy ten. Wpiszemy to, co tam można wpisać. Kiedy wpiszemy to imię tego psa od DeSalvo na jego kompie. Zobaczymy, co takiego się tam zdobuje. Piętro. No, okej, to on jest tutaj. Dajmy sobie. Daj mu rzeczy. Podoba ci się mój pomysł, Tony. Gryby Tony, per favore. Jak chcesz, przyjacielu, jak chcesz. Ja wygląda jak typowa polska ciotka, nie? Która... jest taka typowa polska ciotka, która po prostu jedną ręką by byka zabiła, nie? Całą resztę kontroluje mafia. A ten jak tymi bioderkami jeszcze gibał. Masakra. No dobra, drugi klon na jego miejsce. Jeszcze tylko Henka trzeba się jakoś pozbyć. O, tylko teraz pytanie, w jaki sposób, aby go nie podpierdalać, nie? Dobre pytanie. Dobra, wchodzimy w takim razie. O! Okej, ej, tego tu nie było wcześniej. No, tutaj kwadransik. Zobaczmy, to było tutaj chyba. Tak, podaj hasło. Drzwi otwarte. Okej, jakie drzwi? O! Okej. Okay. Jest to trzecie pomieszczenie. O, ta, ślad krwi na... krwisty ślad dłoń na tym. W ogóle to nie brzmi dziwnie. Wygląda dziwnie, nie? No, co, no, co to za informacja? Maniak, ty sam wybudował pod swoim gabinetem salę tortur. Ten nie żyje, jak nic. O kurde, jest brat! Od tego, tu jakiś trup, tam kolejny trup, tam kolejny wisi. Tu jakiś trup w klatce jeszcze pewnie. Tu czegoś brakuje. Szafka, kwadrat na przeszukanie.
jest chyba jedna z niewielu okazji, kiedy możemy tu być, więc lepiej obadajmy wszystko, jak się da. Zagraniczny lek. Okej. Okay. Proszę, biometryczna skrzyneczka. Klucz z przekładnią odblokowuje jakiś mechanizm w sali tortur. Okej, okay, tutaj coś mogę pegować? Nie, o, tutaj coś mogę. Kwadrans. Ha, i to z tym mechanizmem pewnie. Jezu, jaka pikseloza! O cholera! Nie! Te salvo, ty chory sukin syn! Nie, to... To są dzieci! Tak, wiem, że to totalnie nie pasuje do tego, ale jakby ja nie jestem w stanie zagrać w widoku czegoś takiego, ale patrzcie, to jakby co, to nie jest mój efekt, nie, w tym miejscu. Ja tego sam nie cenzuruję, tutaj gra sama z siebie daje cenzurę. To jest totalna pikseloza, cokolwiek co tu jest. Widać tego jakąś zabawkę i że tutaj... No, z jednego dziecka raczej aż tyle krwi nie wyleciało, więc co najmniej kilka dzieci tu było. Potrzebujesz pilota? Okej, okay, YOLO, zobaczmy, czy go gdzieś tu znajdę. Stół, opadaj. Skalpel, tak. Czy to warto go mieć? Nie wiem. Dobra, dalej. Ale tutaj coś jeszcze? Z tego, co widzę, to nie. O, Halko, gdzie ten pilot? Jest to jakaś półka, której nie widzę? Nie, no to już jest koniec. Nie ma nic więcej. To nie wiem, co tu mogę zrobić. Nie, może tutaj coś jest schowane? Chyba nie. Dobra. Skąd jęczeć, dobra? Okej, okay, no więcej kodów i... Oczywiście, profil de salvo. Niewyobrażalnie okrutny i bezwzględny. Bystry, niezwykle niebezpieczny w ministerstwie i poza nim. Jego eksperymenty i ciekawość świadczą o jego psychopatycznej osobowości. Zalecam przeprowadzenie pilnej oceny psychiatrycznej, która bez wątpienia doprowadzi do usunięcia go ze stanowiska, a także izolacji i przymusowego leczenia. Wcześniejsze próby przeprowadzenia oceny psychiatrycznej zakończyły się niepowodzeniem z powodu powtarzających się zaginięć lekarzy wysyłanych do De Salvo. Zalecam przymusową ocenę psychiatryczną przeprowadzoną przez agentów Wydziału Spraw Wewnętrznych. Dobra, jedyna opcja została, czyli pogadanie z nim. Mam pomocy, błaga mnie ktoś wypuści, dłużej tego nie zniosę. Kim jesteś i co tu robisz? Co to za dziwne miejsce? Jestem Rabindranath Wright, dość tych uprzejmości. Wyciągnij mnie stąd, ten maniak tu wróci. Jasne, wybacz. Przetnij więzy, nie mogę się przez nie ruszyć. Uwolnij czy torturuj. Serio, jest to obce, żeby go nie uwolni! Chwila, nie rusza się, nie chce cię zranić. A ten tu skąd? No, kogo my tu mamy? Redgrave, co ty tutaj robisz? Ja? To chyba ja powinienem zapytać, co pan tu robi i co to ma wszystko znaczyć? To miejsce, w którym się relaksuję. Relaksuję i przeprowadzam eksperymenty. Na ludziach? Tak, badam granice wytrzymałości ludzkiej psychiki. Chcę dowiedzieć się, ile bólu jest w stanie znieść człowiek, nim zapragnie umrzeć. Ale zmienił temat. Odkryłeś mój mały sekret. Co zamierzasz z tym zrobić? Dobra, nie, ja tu muszę mieć save'a. Nowy zapis. Okej. Okay. Zaproponuj wspólne tortury. No to mu się na pewno spodoba, ale nie, pójdźmy w coś, co może poskutkuje uwolnieniem go. Otwórz rozmowę na później. Może lepiej nie, bo wtedy nie będzie żadnego później.
za autorytet prawie na pewno zadziała, ale spróbujmy negocjować uwolnienie więźnia. Chcę uwolnić tego człowieka. Uwolnić go. Jakie naiwne współczucie. A co ze mną? Miałbym szukać kolejnego obiektu eksperymentu? To nie jest łatwe. Ale niech będzie. Zorganizuj zastępstwo. Pozwolę ci zabrać swojego nowego przyjaciela. Przyprowadź jego brata. Nie! Nie! Nichuja! Dobra, z autorytet w takim razie. Zamierzam natychmiast uwolnić tego człowieka i go stąd zabrać. A gdy dotrzemy na policję, powiem im o wszystkim. Pożałuje pan tego wszystkiego. Ja? Bo żałuję. Redgrave, nie bądź głupcem. Nikt ci nie uwierzy w te twoje opowiastki. A nawet jeśli kogoś tu przyślą, to wątpię, żeby coś znaleźli. Uwierz. Masz pana nietykalnego? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wiesz, Redgrave, zawiodłem się na tobie. Miałem nadzieję, że okażesz się mądrzejszy od swojego ojca, ale jesteś słaby jak on. Wynoś się stąd, żebym cię tu więcej nie widział. Zbliż się do mnie, a pożałujesz. Okej, okay. Oto z autorytet się udała. No i kurde, dzięki temu Hank też zostanie przez nas wysiadany, bo zakładam, że teraz właśnie on z bratem spierdoli z tym totalnie. Okej, okay, jest Hank. Halo? Hank? Where are you? No ej, co? Co tu? Jak? No przecież biegłem tu i nikt tu nie było. Co, wyszedłem kurde poza kadr i nagle to zmaterializowali. Gdzie byłeś, bracie? Lepiej nie pytaj, wiele przeszedłem. Jak się cieszę, że żyjesz? Też się cieszę. Hank, wybacz, że wam przerywam, ale lepiej zrezygnujcie z pracy tutaj i nigdy już tu nie wracajcie. Chodźmy do domu, bracie. Lepiej rzućmy tę pracę, nigdy nie wracajmy. Chodźmy, bracie. Dziękuję, panie. Jesteśmy twoimi dziennikarzami. No i bueno. Bueno, 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 bueno. To mi się podobuje. Dobra, w sumie teraz to już właśnie idziemy tylko zaraportować do Jamesa. Naszego typia, tego tam typiarza. Ciekawi mnie, o co chodziło tam z tym pilotem. Kurwa, mam tę walutę. Dobra, dobra, dobra. Wykorzystaj autorytet. Przewyższam was rangą, nie muszę się tłumaczyć. A, wróć, nie walutę, mam te leki. Ale to tam, nieistotne. Kurde, wiecie co? Mam taką przekminę. Czekajcie, jak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o questy? Zadzwoń za 10 tysięcy, uzyskaj awans. Kurde, nie wiem, czy nie byłoby mi teraz lepiej doprowadzić sobie do tego awansu normalnie i mieć 10 tysięcy autorytetu na start. Tak, to będzie... Tak, to będzie lepsze. To będzie o wiele lepsze. Ej, ty, w sumie? Czekaj. Czekaj, przecież mogę teraz... Właśnie. Sala tortur? A właśnie. Tutaj jedziemy. Prawdziwa jeszcze jest przed gadką z nim. Oni... Przeklikania oczywiście. Zbieramy go stąd. Dobra, czy zaliczyło mi tam zabranie tego skalpela? To muszę jeszcze zobaczyć. Czy go mam przy sobie? Mam. Czyli tutaj też mam te skrzyneczki. Dobra. To wiadomo, jeszcze nie otwarte. Profil też jeszcze nie przeczytany. Teraz jest. Dobra. Teraz ci dwaj tu są. Przeklikać ich. No i pięknie. I w tym momencie... Ja teraz bardzo ładnie występuję tutaj o awans. Tutaj. No już wygrałem. Z tego. Tak, chcę.
Karta sama zadanie wyczona. Jutro awans na 25 piętro. Zadanie zakończone porażką. Jakie zadanie zakończone porażką? Co? Jakie miałem zadanie? Co mi zakończyło porażką już teraz? Halo. Dochodzenie. Stare długi. Dopuszczę. A dobra, to jest stare. Jeszcze wyżej, zadzwoń do... Aha! Nie no, kurwa. No rozjebie mnie. Dobra, to jest przed czy po? Bogactwo, dobra. Tyle dobrego. Okej, czyli zakładam, że jak zagadam tutaj, do niego... Czyli nie widzę, że niestety nie mogę mieć... Nie mogę złapać dwóch srok za ogon. Nie może być za łatwo przecież na kolejnym piętrze. Dobra. Nie powiem, trochę lipa. Liczyłem, że uda mi się to tak w miarę przecwanić. Dobra, autorytet. Myślałem, że uda mi się to tak przecwanić i właśnie wykorzystać w ten sposób, że wiecie, że będę miał boost autorytetu na kolejne piętro. No niestety nie, bo wiadomo, awans to jest nadrzędne zadanie nad wszystkimi innymi, bo muszę awansować na kolejne piętra. Ale trudno się mówi. Prawie dwie godziny syrówki, ja pierdolę. Kiedy ostatnio taki długi materiał nagrałem, sam nawet nie wiem. No, płacimy. No i dzwonimy. Zadzwonię do Jamesa. Rozmowa o Desalvo. Tu Redgrave. Znalazłeś coś na... Znalazłeś coś na Desalvo? Gdy zgodziłem się na tę pracę, nie miałem pojęcia, że przyjdzie mi się mierzyć z czymś tak... Do tej pory mnie mdli. Co odkryłeś? Ten Drema pod swoim gabinetem, cały pałac tortur. I słowo pałac to mało powiedziane. To cały koszmarny świat, w którym torturuje i zabija dziesiątki, jeśli nie setki ludzi. Ten suki syn. Ale nie trać głowy, Ewanie. Z łatwością sprawi, aby to wszystko wyglądało, jakby walczył z wrogami ojczyzny, czy coś w tym stylu. Mowy nie ma, odkryłem tam coś odrażającego. On... Ten Dragi... Tam były dzieci! Brak mi słów. Musimy powstrzymać tego potwora, bo jak nie, to zrywam naszą umowę. Słyszy mnie pan? Właśnie po to cię tam wysłałem. Razem uczynimy ten świat odrobinę lepszym. Spotkajmy się jutro w metrze. Ten potwór dostanie to, na co zasłużył. Dlaczego w ogóle Cunningham jakoś tak się mało przejął w tym, co się właśnie stało? A propos tego, że w tym pałacu tortur były dzieci. Witaj, Ewanie. Jesteś gotowy? Jestem. Doskonale. Aresztujmy tego drania. Czego tu chcecie? Albercie Desalvo, jesteś aresztowany. Jesteście pewni, że chcecie to zrobić? Jestem szefem tego piętra. Wiemy, kim jesteś. Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu. Pewnie moglibyśmy ignorować twoje... hobby. Ale przekroczyłeś granicę. Zabijasz dzieci. Bzdura, nie macie dowodów. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Plus zeznanie świadka. Świadka? Redgrave! Wiedziałem, że nie można ci ufać. Gdy cię dopadnę, zedrę z ciebie skórę. Wypruję ci flaki, a potem... Nabierzcie tego psychola. Wytnę ci oczy, Redgrave! Połamie ci każdą gość! Jestem Albert Desalvo! Jestem szefem! Aktualnie to jesteś skuty. Znowu animacja bez kajdanek. Świetna robota, Ewanie. Żałuję, że musiałem to zrobić. Rozumiem. Ten drań przekroczył wszelkie granice. Co teraz? Im dłużej tu pracuję, tym bardziej chcę stąd uciec. Przed nami jeszcze dużo pracy, Ewanie. Pomyśl tylko, jeśli na tym piętrze był taki... okaz.
to wyobraź sobie tylko, co się dzieje wyżej. Nie chcę już tutaj pracować. Ewanie, tajemnica śmierci twojego ojca sięga najwyższego piętra ministerstwa. Jeśli chcesz wiedzieć, co się z nim stało, to musisz walczyć o kolejne awanse. Poradzisz sobie? W porządku, ale nie jest to nic przyjemnego. Ciężko się dziwić, nie? Ej, ty! Właśnie, czekaj. Co jest na tym wózku? O. Aha, magicznie wózek zniknął. XD. Aha, to ja mogę już tylko i wyłącznie wyciągnąć sobie zegarek tylko najwyżej z tego. Okej, myślałem, że mogę tam jeszcze wejść, zobaczyć, co z tym pilotem chodzi, no ale... ewidentnie nie. No, trudno. Dobra, muszę uważać, żeby ten zegarek zostawić, zanim w ogóle wystąpił awans, więc... Czy wróć, zanim wyjdę z ministerstwa, bo awans to wystąpi od razu. Wystąpił awans. Tak. Cały się licznik zasypował. A szkoda. Ale trudno się mówi. Dobra, przejdźmy się tutaj jeszcze. Żeby w bezpiecznym miejscu zostawić właśnie ten zagraniczny zegarek. Pyk. Dobra, cały czas tego knotu szukam przy sobie. Mam też skalpel w razie W, ale nie wiem, czy jest mi potrzebny. Ale wiecie, w razie W będę miał. Teraz wychodzimy bez szwanku. Zobaczmy, czy jest coś w biurze do ogarnięcia. Stop. Dobra, ale jak tak patrzę, to jeśli chodzi o te, to chyba w miarę na bieżąco to zgarniam. Bo jest chyba 7 na piętro tych skrzynek. Tak plus minus. Czyli teraz na kolejnym piętrze powinienem móc znaleźć wszystkie pozostałe skrzynki. No chyba, że coś będzie gdzieś schowane, a mam nadzieję, że schowane nie jest. No dobra, wracamy. O, coś fabularnego. Halo, James? Tu Evan. Słucham cię. Dostałem awans. Przenieśli mnie na 25 piętro. Nigdy w ciebie nie wątpiłem, nawet przez sekundę. Świetna robota. Jeszcze trochę, a dotrzesz na sam szczyt. Zacznij rozpracowywanie kolejnego szefa. Poznaj go, zyskaj jego zaufanie i znajdź coś na niego. Lub pozbądź się współpracowników stojących ci na drodze do kolejnego awansu na wyższe piętro. Nie wiem, co się dzieje w tym departamencie. Szefem jest tam Weinberg. Bardzo skryty i fanatycznie wręcz oddany pracy człowiek. Bądź ostrożny. Zrozumiano. Dobra. Czyli kolejne questy. Uzyskaj awans na ostatnie piętro ministerstwa, no i znajdź coś na kolejnego szefa. Zobaczmy tutaj. Sprawdzamy. Zobaczcie, jest wreszcie coś nowego a propos telewizji. Na kolejnym piętrze to już musi być coś nowego. Jeśli jest, to jest dopiero do ustalenia, co mi się wydaje. Dobra. Na regale to raczej nic nowego nie będzie. No nie. Okej, czyli tak. Robimy zapis. Proszę bardzo, 1 czerwca. No i okej. Jeszcze do budynku ministerstwa wejdziemy, ale na kolejne piętro wejdziemy dopiero w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Beholder, w którym najpierw wejdziemy na nowe piętro, czyli 25. No a potem zobaczymy, co takiego się na nim kryje. Ode mnie to tyle. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.